Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wynik 3 Dziki Gon. Nie muszę przeczytać na początek ten list, co żeśmy ostatnio przy kuszy znaleźli. Więc go tutaj przeczytajmy. Oj, tego nie sprzedałem jeszcze. Pozbyłem się trochę wagi oczywiście. Ten list jest fabularny. Proszę bardzo. Ja sobie to czytam później. Dobra. Więc tak, ruiny musimy zbadać. Czyli do tych ruin musimy się tam udać tak naprawdę. Dobra, zobaczmy gdzie to jest. Tutaj. Jest tak, jak mówiłem, tutaj nie byliśmy. Więc idziemy. Te ruiny są naprawdę duże. Tam jest ciężko znaleźć to, co nam będzie. Nie wiem czy. Przejdziecie portkami, jakby rak na rok nadchodził, a to tylko wiedza. Ci tęcza. I przepaść jak tamci. Wieża znikąd to jest zadanie. Uuu. 30 poziom, to jest fajne zadanie w sumie, ta wieża znikąd. Ale na chwilę obecną nic nie będziemy tutaj robić. Tutaj jeszcze ten. Burza psia krew. No i ty nie wiesz chyba Geralt skąd ta burza. Właśnie od tej wieży to pytać. Znaczy nie od tej wieży. Pokaż mi swoje to. Jeśli przy tej wieży też jest jakieś zadanie, okej. Czy tak. Tam. Nieważne. O, że z tym nówki mamy hajzy. Te cztery kupię. Bywaj. Bywaj. Zobaczmy te karty, co żeśmy kupili. Co to były za karty? Czy jakieś lepsze? Skojatel, co to była ze skojatel? Aha, my mamy już tu wszystkie dowódców. Więc spoko. To nie było ten. Szósty poziom. Da, wymienimy sobie za niego. Na pewno był lepszy za tę piątkę. Też ci się mnożą, więc. Aha, ja mam tylko tą jedną. Widzicie, że ja muszę mieć tych sporo kart, tych, żeby one się dodały po prostu. Więc to też mi się nie opłaca tutaj, żeby było. Okej, okay, więc jest dobrze. Potwory. Oha. To oczywiście jest. Aha, to jest tylko jedna. Jest tylko jedna. I tego może wywalmy, żeby. Byśmy mieli w jednej linii. Tak? A nie, on dwie jedźmy, okej. Okay. One się po prostu będą dodać, ale muszą być w talii. Muszą te karty być w talii. Bo nie wiem, czy... Nie, on raczej tutaj. Dobra, Nilfgaard. Czy mam już tu? Nie mam jeszcze. Nie tylko w Nilfgaardzie nie mam jednej tej karty. Czekaj, gdzie to było? Tutaj. Jeszcze się zamotałem. Więc dobra, i teraz tak, jak tam to jechać do tego zamku? Ta wieża znikąd jest... Tutaj. To w ogóle jest zadanie związane nie tylko z tą wieżą, ale jeszcze jest jedno zadanie. Zlecenie jest jeszcze jedno. Chyba smok? Zlecenie smok. Co jest za chwilę? Zobaczmy. Poszukiwania, zlecenia... Smok? Tak. Smok? Czy on tutaj się znajduje ten? Nie, to nie jest smok. Też jest na pewno jakieś tutaj zadanie, jest nie wiem jakie. Więc tutaj nie za bardzo powiem. Dobra, szkoła niedźwiedzia, oczywiście wam pokażę tą szkołę niedźwiedzia, ona jest chyba gorsza teraz. Niż to, szkoła niedźwiedzia, jeśli chodzi o rysunki, to tak. Szkoła niedźwiedzia jest najbardziej, najcięższa. Chociaż jak już mam mniej punktów wagi, nie, już te składniki alchemiczne od 1.7 patcha limit. Już nic nie zabierają, to jest na pewno łatwiej to pomieścić. Ona jest ciężka, ale mocna, nie? A jest jeszcze taki rynsztunek, znaczy taki rynsztunek. Kot jest najlżejszym rynsztunkiem, najsłabszym, ale właśnie najmniej miejsca zajmuje. Okej, co to jest? W ogóle wiem, powiedzcie. Kurde, arena? Nieważne, dobra, jedziemy drogą. I dalej muszę już się samemu udać. Tylko jak? Naokoło pewnie. Nie mogę tam. Tędy wezmę się. Czy nie za bardzo?
Może tak obokiem troszeczkę. Też nie za bardzo, wow! I powiedz, jak ja mam się tam spiąć. Tak, tak. Wcześniej przejdę, czekajcie, no, on tutaj jakoś? Tędy nie wejdę? Idę. Chyba. Ej, nie wejdę, to... Tutaj gdzieś musimy właśnie filmika zostawić i iść dalej na piechotę. Okej, weszłem. Wszyscy pobudowałem wiele, ale... Jakoś musieliśmy się dostać chyba jakoś tamtędy. Nie, jakoś się da dostać. Jak widzimy, tym sposobem moim też się dało dostać. No! Zatrzymałem się, no ej, no... To było Hanks, nie. Tędy. O, tędy możemy się spędzić, jakbyś chciał. Proszę bardzo. Znowu skoczyć trzeba. Okej, okay, pominąłem jedną rzecz. Jak ja szłem, że ja pominąłem jedną rzecz? No nie, no szłem dobrze. Okej, okay, nieważne, dobra. Tutaj mamy gdzieś wejście już. A, tutaj jest wejście i tyle. Dobra, jak to otworzyć mam? Art? Nie. Pen, proszę. Czyli tam mamy ten rysunek. Tak, tam mamy ten rysunek, ale my musimy się właśnie dostać do tego rysunku jakoś. Tak, pamiętam. Specjalnie też troszeczkę sobie wczytałem i tutaj mamy... Okej, okay, zamknięte jedno. Właśnie tutaj mamy tych rzeczy. Okej, okay, jakaś coś. Jakiś list chyba. Tu mamy te upiory. Tyle. No i będę się z nim męczyć. Znaczy z nim. No chodź. Na chwilę jesteś. No a patrz teraz to jak... Kurde... Chodź tu. No i tam, weźmy taksę. Chodź tu. Boisz się? Chodź tu. No. Ale on się, no co, odwala, no. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Tutaj musimy coś rozkminić. Dobra, mamy dźwignię. Na pewno ta dźwignia muszę pociągnąć ją. Coś to zrobi. Okej, okay, otworzyło tam. Otworzyło te cele chyba. Dobra, jedno tylko mamy. Dobra, mamy tutaj te cele. Chyba to są upiory tych ludzi. Coś na pewno musimy zrobić. Okej, okay, mamy wszystkie te cele. Co, że no niestety pieśń za chwilę wam pokażę. Czekajcie chwilę. O, tutaj też trupek leży. Trupka chyba. Uuuu. Nie wiem, czy ja tam mam schodzić. Ale chyba tak. Więc, dobra, w razie czego mam zapis. Po pierwsze, a po drugie jeszcze te pieśni bym wam pokazał. A to było chyba zadanie nawet. Aaa. Proszę bardzo. Okej. Okay. Co to nam dało? No tak, to było fabularne, ale to nam nic nie dało. Dobra, możemy tutaj zejść? Tak, możemy nie zabijając się. Od... Zamknęło się, okej. Okay. Co tutaj mieliśmy wejść? Gwen. Kartarz będzie zajebisty na te topory. Tędy mam wyjście, okej. Okay. Upiór, to jest poziom. No to ty chyba nie wiesz, z kim ja walczyłem. Pokutnik był też na 19 poziomie. Ale łatwo idzie. A, bo w tym znaku jeszcze łatwiej. Ale nic tak naprawdę nie miał.
Dobra, razie czego. Nawet płyn nie zużył. Chyba tam się pojawił jeszcze jeden. Na górę już nie wejdziemy. Dobra, musimy tędy. Wbijać. Schowaj miecz. Geralt, miałeś... Ja słyszałem kowala. Dobra, możemy chyba z biegu musimy tam wskoczyć. Tak. Coś się bieg wyłączył. Ostatnio. I... Jesteśmy. Ja. Szybko poszło. Dobra, i teraz to jest gdzieś, tak, w tej skrzyni, pamiętam. Ty, naprawdę szybko poszło. Sarcz tutaj za 20 minut był. Okej, czyli sporo tych rynsztuków, dobra. Aż 4 sztuki. Tych rzeczy. Za chwilę sobie zobaczymy, jak to są na tym. Okej, tutaj. No i nigdy się nie nauczę, nie? Geralt. Chodź tu. Podejdę, dobra, podejdę, ale masz tu przyjść. Okej, kilka upiorów, ale żaden nie podejdzie. Okej. 3 upiorów aż jest. Wow, oni tutaj chyba się będą tak pojawiać często. Ten się zbugował chyba. Dobra, może jednak wyjdźmy stąd. Za chwilę. Mamy tam dźwignię. Dobrze, myślałem, że to tutaj, więc tak. Miecz na pewno jest. Miecz z Jocychu. Niedźwiedzia? Nie mamy miecza? Okej, nie mamy miecza. Więc tak, to chyba zbroje były. Niedźwiedź. Uuu, lepsze! 20 poziom podstawowy lepszy jest od buty, są lepsze niż... Nasz, oczywiście siła ataku nie jest zmniejszona. Odporność na obrażenia od żywiołów. Nie wiem, co to chodzi, ale też sporo rzeczy jest nowych. Odporność na obrażenia obuchowe? Okej. Okay. Odporność na obrażenia kłute. Przez adrenalinę. No tutaj ten rysunek się opiera właśnie na adrenalinie. Tutaj też nie mam. Mieczów nie mam po prostu. Ja wam oczywiście to pokażę raczej. No w sumie mogę powalczyć, jak to będzie fajnie wyglądać nawet. Wyśmienitą mamy oczywiście, ale... Wow, wyśmienita jest dość słaba w porównaniu do tego, ale zwykłej chyba nie mamy. Tak. Nie, tutaj jest, dobra. No, zbroja jest akurat słabsza. Dobra, idziemy dalej. Rękawice też słabsze. Od ulepszonych tych. Spodnie też słabsze i tyle. Różne tych glify. Po prostu. Pomieszczone i tak dalej. Dobra, musimy przeczytać, ale to za chwilę. Wyjdźmy sobie na powierzchnię. Ej! Wciskam. Okej. Pierdolę. Miło było, wypierdalam. Pozdrawiam. No, tak to powinno być powiedziane. Więc dobra, mamy już ogarnięte to, więc muszę jeszcze przeczytać. A nie tak lecę, bo jeszcze jak się będę zaraz wracał. Odwiedź mnie. Grałem. Gercie. Proszę bardzo. I księgę nadwórnego kronikarza. Proszę bardzo. Oczywiście zatrzymując film. I mamy w ruinach wieży Etchi. Czy to jest dokładnie? A jest tutaj. A mówiłem, że tutaj nie byliśmy. Nie. Czy ja mówiłem, że tutaj nie byliśmy? O, to przy okazji jakoś stąd. Pojedziemy tutaj. Nie, nie możemy stąd. Musimy jakoś tak. Tutaj na pewno był ten olbrzym. Czy ja tutaj nie mam w ogóle znaku zapytania tutaj. To znaczy nie znaku zapytania, tylko do tepania. Dobra, musimy po prostu zejść tędy. Musimy zejść, no dobra, musimy chyba zjechać. O, inaczej chyba nie będzie i musimy do tej wioski pójść. Tutaj nie wiem nadal co to jest. Jakaś arena chyba. Uuu, tam coś jest. Nie. A, bo to tak gałęzie, myślałem, że to jakiś głupie. Olbrzym czy coś? Chodź, to się to wejść. Okej, okay, to są ludzie.
Na pewno to jest jakieś zlecenie przy tej wieży. To nie jest wieży, ale przy tej wieży. Z wieżą jest oczywiście zadanie i to dość fajne. No i nawet nie słabe. O. O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Właśnie, to jest to niezłe związane. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. Okej. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Okej, więc znikąd, ale oczywiście musimy te ruiny zbadać. Wiecie co? Nie. Nie chcę tego teraz robić, tych ruin. Dlaczego? Bo ja chcę po prostu dostać teraz te... Gdzie jest ten skok? To TP. Tutaj. Ja chcę mieć po prostu kota. Ja tego używam, więc chcę mieć kota. To kiedy indziej będzie po prostu jeszcze odcinek. Więc weźmy kota i tepnijmy się tam, gdzie kota trzeba. Nie, później się wrócimy, jak będziemy mieli kota. I tak jest słabsze, jak widzimy. Dobra, ulepszenie kota w poziom 1. Więc tak. Tepnąć się gdzieś musimy. Już to jest stąd do Nowigradu. A, i tutaj jest jedno. Okej, okay, ja chciałem po to iść, to później. Ale to ogarniemy szybko. Tutaj jest drugie, więc tutaj do wsi Torgas się udaje. Tutaj byłem jakby coś na ten znak zapytania, ale czytałem specjalnie. Bo to jest jednak z zadaniem związane. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że klucz dokładnie ze zleceniem dziewczyny jest powiem jakim, ale tam jest pewno coś człowiek na świecie, jest na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Nie wiem czy co tam było dokładnie. Ja tam w to jaskini nie chodziłem, ale ogarnąłem przed jaskinią, że to jest coś nie tak. Oczywiście po zabiciu tych poza załatwieniu tych Oni tutaj byli? A tam co kurwa jeździ? Nie cofajcie. O. Albo Dużo zadaj. Dobra. Spierdala. Kurwa, nie, no chciałem kłęć. Okej, okay, album zawsze dużo zadają. A się nie spodziewałem, że oni w ogóle tutaj wyskoczą. Skąd oni tutaj się pojawili? Przypomnę, że u partnerza właśnie te wszystkie mapy są. Wszystkie mapy u partnerza są, jakby coś tamtego. Tutaj miały być w w Oxenfurcie dokładnie, u partnerza. Miał być. Dobra. Ten sobie wybuchnie w spokoju. Okej, okay, Algul. Trzeba na niego uważać. Okej,
Okej, on tam zaraz będzie wybuchać. Oczywiście Albul mało z Albul, dużo Albulowi obrażeń zdejmę, ale... Wiecie, podpalić się, nie ma chlepów, bo to już zatrzymuje. Okej. Okay. Chwilę wybuchają sobie, reakcja łańcuchowa. Zmana. Ej, ale ja... O nie! A kurwa, mówiliśmy im. Tak, to jest ta wioska. Nie. A nie, tutaj... A nie, tutaj jakieś zbiry były. Bo ja myślałem, że to tutaj gdzieś mówiliśmy, żeby zakopali gdzieś to było. Tutaj było to chyba. Żeby zakopali tego ciało, nie? Tak sobie pomyślałem. Kurwa, przyjdź, nie? Ale jednak nie. Tutaj była to opuszczona ta wioska chyba. Już nie, no ludzi powybijało. Wybijali ludzi. Nie wiem, czy to jest za wioska, czekaj, co to jest za wioska, jak ona się nazywa? Podares, no to stąd, dzbanek, witaj. Tutaj był ten Osnowic, no właśnie. Co to byli ci zbójowie? Tak powiem. Czy jak oni się nazywali? Nie wiem. Dobra, i srebrny miecz będziemy mieli, właśnie mieczów nie mam do tego odnośnika kota. Wszystko mam oprócz miecza. Nie, tam to jest zaniżony dość poziom tego zadania? To jest trzeci, więc okej, nie jest zaniżony, dostaniemy coś tam, expa. Czyli tak gdzieś w połowie tego poziomu, to bym już chciał fabułę wykonywać. Okej, czekaj, czekajcie, gdzie ja jadę? A, tutaj są buty, okej, tutaj są buty, właśnie, butów nie ma i jednego miecza. Czyli w środku tam coś jest, tak? Nie. Idziemy. Tak, w środku jest to. Teraz ty mi powiedzcie, że to nie jest żadne zadanie. No proszę. Chyba jest. Jednego dopadł tuż przed jaskinią. O kurde, zmora do kupieckiego traktu, żeby to... Czy by to zaliczać? Ty był wóz jeden, nie taki. Nie chcą tego zaliczać, kurde no. Dobra, weźmiemy na razie... Nie, dobra, zaliczymy sobie na spokojnie. Zmora kupieckiego traktu, później jeszcze pójdziemy po tamten. Mam nadzieję, że no dobra, jeszcze będzie kiedyś poszukiwania te. Ale to na razie też tylko niedźwiedź. Na razie na razie nie poszukujemy. Jak to znajdziemy, to nie będziemy poszukiwali więcej. Tak powiem. Okej, okay, czyli to gdzieś jest na dole. A w sumie te buty mogą być tutaj gdzieś na dole, czekajcie no. Weźmy to ogarnijmy. Tutaj nie ma jakiegoś zejścia na dół? Czy coś? Nie no, na górze wszystko, nie? A jednak jest. Dobra, weźmy... Nie, może jednak te buty. Weźmy. Ja chcę te buty znaleźć. Bo mi są potrzebne. Dobra, to jest trzeci poziom. Gdzie to jest dokładnie? Pode mną gdzieś. Aha, no to pode mną to, to tak, dobra. Kolejne wejście. Do tej samej jaskini. Ale jest. Aha. Warto się tu rozejrzeć. Aha, i mamy to zbadać. Ej. I? Dobra, jest. Dobra, jest, okej. Okay. I nie zaliczyliśmy, nie robiliśmy tego zadania dalej. A przypominam, że taki wózek był z morą kupieckiego traktu. Właśnie dlatego te znaki zapytania są bardzo, bardzo połączone ze sobą. Ale żeby to fabularnie załatwić, to jeszcze musimy nie zrobić to. Więc dobra, wracamy z powrotem. I trepnijmy się tutaj do znaczy do Nowigradu. To jest w domku jednym. Do niego się dość trudno dostać. Ale ja gdzieś jakoś się da dostać do niego na pewno. Nie pamiętam jak? Jakoś się da dostać w domu takiego jednego. Fajnie, że to przynajmniej nie będzie dość długo. No i znowu. Dobra, Albul najważniejszy. Na początek. Nie wiem, że oni tutaj przychodzą.
No to jest zupełnie inna wioska. A to nie jest ta... Nie, to nie jest ta... To żeśmy zlecenie wykonywali. Ty, złoto. Nie, no że oni tutaj się... Trypają. Dobra. I mieć tutaj brama Oxenfurtska. Chociaż to nawet na Oxenfurt nie idzie, a w sumie idzie. Bo tak to idzie z kierunkiem, no z kierunkiem rzeki, przy rzece, nie? Nie idzie w linii prostej, bo mi właśnie o to chodziło. Może jeszcze wrócimy po ten sztuk, ale ja to sobie oczywiście wytworzę poza. Dobra, zobaczmy jak to bramy. No idzie ona tak, o jakoś. Ta bardziej by się na Oxenfurtską nadawała, nie? No to się tak nazywa brama południowa i Tretogorska. Tak naprawdę. No ale nieważne. Dziękuję, Gerard. Okej, czy to jest na pewno w jakimś domu? Donos będzie karany! Okej, tutaj mam to. Czy ten ja się dostanę? Raczej nie. Tak. Raczej nie, tutaj mam tylko kupca. Niby tędy nam pokazuje jakoś. A, i chyba tędy. Skaranie boskie z tym Skellige. Może nowa królowa ich uspokoi. Nie, nie tędy. No właśnie, źle mi to pokazuje. To się szukało miejsc wejścia. Naprawdę się szukało dość dużo wejścia. Tutaj to już za bardzo, za daleko chyba. Tak, raczej za daleko. To przejdźmy sobie oj, ludzie, z tego kupca. Albo ten sobie przejdźmy. Nie, kupiec szybciej jednak się przechodzi, ale patrzmy tutaj. Tutaj górą się żadną nie da dostać, czy coś? Nie, jakaś jest nie do wejścia? A tędy? Nie, naprawdę jakoś się tutaj domem jakoś się dostawało domem. W jakimś domu leży po prostu to. A Eustachy gdzie? Żeś narobił bigosów, tym całym lokmujem. Nienawidzę kurestwa. Tam gdzieś chyba jest. Dobra, spróbujmy jeszcze tym domem niby. No ale tutaj też żadnego wejścia nie ma, to tak jakby na górze było. Może odstąd? Nie no, tam też nic nie było. Ej, no to zmian. Geralt, to chamsko jest. Dobra, spróbujmy tutaj. Tutaj byli ci ludzie. Chyba tak. Żeśmy wycinali. Po całości. Nie ma tutaj żadnego przejścia na górze. Też nie ma żadnego przejścia, nie? Zresztą nie jest przejście. No co problem jest? Wiedziałem, że będzie to problem, nie myślałem, że aż tak będzie problem. A w sumie to nie tylko ja mam problem. Tutaj jest jakaś skrzynia. Ale dobra, to nie jest ta skrzynia. Co w sumie nam pokazuje miejsce tej rzeczy, gdzie to jest. Po ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się zdał. No, dobra, się w sufica. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa je. Okej. A tędy jakoś, no, ten też nic czasem nie ma. Rozkaz mówi, że bez gry krzywej duszy nie chcę. Możemy poczekać aż zdechnie. Żeś narobił bigosów w tym całym lokalu. A tutaj? A tutaj zamknięte jest. Okej. Co, jak to sobie wezmę kiedyś na internecie, znajdę i będzie spokój. Też zamknięte, no. To jest siły. Tam jakoś się trzeba na pewno dostać. No to nie jest na pewno tutaj gdzieś jakoś... Ten nas nie wyprowadzi, nie? No to nie jest... A to jest jakaś... Nie, to nie jest skrzynia. Skrzynię już żeśmy sprawdzali. No i tak naprawdę... W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa je. A tędy? Też zamknięte. Ja pierdzielę. Ten tu jeszcze dycha.
A może przez tego kupca jakoś? A tutaj miałeś zamknięte, okej. Nie no, serio, jakoś trzeba się tam dostać. Dobra, ja sobie na necie zobaczę, jak się tam dostać. Jakoś chyba dachami. A Eustachy gdzie? On zawsze trupy wodził. Woził, prawda, a teraz na zmianę. Zobaczmy. Może przez tego Baldwierza? Mam Baldwierza. No, ma tutaj na górę. To się coś zatacza mocno. A, tutaj nie wejdziemy, okej. Okay. Dobra, ja sobie to na internecie zobaczę. Na kolejne odcinki od tego zaczniemy. No i było zbieranie tych resztunków. Ja pięknie. W sumie buty już mamy. Gryfa, kota, znaczy się. Więc tak, zobaczmy jeszcze jak tam poszukiwanie. Czy jeszcze coś możemy zrobić na taki, co nam się przyda? A to, że to jest to, no, nieważne w sumie. Wilca by się przydało. Wilka, bo to jak w Kejmorem będziemy, no to wilka by się przydało. Od tego zaczniemy, ja sobie to na internecie zobaczę. A wilka nie zdobędziemy nic, nie? Zdychają, jak ich do pieca wrzucam. Rozkaz mówi, że bez glejtu żadnej duszy nie wpuszczę. Tego to wszystko, to jest wszystko... Oj, nie wiem. Dobra, teraz tu. I to jest chyba tak, Kejmorem wszędzie. Czyli tak, ulepszenia są w Kejmorem, ale jeszcze najmocniej... Dobrze, to najmocniejsze to też nam nie są teraz potrzebne. I jeszcze lepsze byśmy szukali na 29 aż poziom. Już bardziej tego gryfa bym poszukał. Żeś narobił bigosów. Dobra, zobaczmy gdzie to coś gdzie jest. Czy ta gryfa to chyba nie ma, nie? Gryfa też tu nie ma, gdzie jest teraz jest gryf? Zawsze mi powiedzcie. Gdzie jest gryf w takim razie? Na Skellige, no ja. Na Skellige gryf jest. No nie wierzę. Wow! Tutaj. Co wierzą? No i powiedzcie mi, że to nie jest troszeczkę chamskie tak. No i kurde, no. To też nam nie jest potrzebne zbytnio. Dobra, spróbujmy. Jeszcze gdzieś tutaj wyszukać czegoś. Nie no, dobra, no na chwilę spadę. Nie, bo nic nie widać takiego, co by można było... W sumie można by się... Mamy drabinę, ja pierdzielę. Ale widzicie jak to jest schowane? Ja nie mogę. A już miałem rezygnować, dobra, nie jesteśmy. Tutaj to powinno być. Nawet ktoś chodzi sobie. My tak okradamy po prostu. Tak, i tutaj, tak, to chyba tutaj. Tak, dobra, mamy kota. Jej. No i co, może jeszcze sobie wytwórzmy to. Albo nie. Jak tam czasowo? Dobra, czasowo nawet dobrze. Więc tak, w kolejnym odcinku będziemy ogarniać na pewno zadania. Czarne perły bym chciał to na początek. Nie, po nic do kłębka, sorry. W sumie czarne perły możemy teraz załatwić. Gdzie to jest? No właśnie. Pójdźmy tam po prostu. Jeszcze bym chciał, bardzo proszę, prowadzić przez... przez ten, jak to się nazywa? Okej, nie proszę mnie prowadzić przez to. Tylko proszę mnie na razie doprowadzić do... tutaj. Później tutaj, a później tutaj. Ja. Ile latanie. Może nie, jedna się tych nie wiem. W sumie nie, to jest dość daleko. Daję radę pójść, chyba. Okej. Okay. Nie wiem, czy oni tam jęczą. Okay, palą dalej książki. Czy ten czarodziej akurat w moim załupu musiał się wybuchnąć? Okej.
W tym chlebie są myśli. No dobra. Tak narzekają tylko. Dobra, dajemy radę. Czarne perły zajczymy. Wow, czego Miguela przy niebie jak tak. Ale naprawdę, czasami trzeba coś poszukać. To nawet dość ciężko. Rozkliny są. Dokąd pędzisz, Farysie? Jak tam tutaj jaskier, Zoltan, co ty Zoltan powiesz? Zoltan, no. A, Gwint. Dzięki. O, to Gwinta można zająć. Nie wiecie co, co robić, wiecie co jest zadanie. Teraz tak, aha, co ja robię? To mi trzeba było. Koszulę sobie schowam. W sumie mam sporo tych koszul, ale... Cię prawie z czego? Teraz tak, miecz wincyńskiego cechu kota. To jest gryf, okej, okay. To jest gryf, to wszystko jest gryf. Oprócz jednej rzeczy? Oprócz klaty? Nie, klata jest, okej, okay, wszystko jest, dobra. A, jeszcze zobaczmy sobie jeszcze... W przednim odcinku zabijaliśmy tego potwora, co to nam daje? Plus 5 dodatkowe złote, no to pewnie zobaczymy. Czy będzie się było... Dodatkowe zioła? Okej. Okay. Nie no, niech będą te potwory ciosy dodatkowe exp. Też sobie pochowamy ten miecz, akurat to nie chciałbym go mieć. To jest pamiątka. To też zdobyliśmy. W sumie ja go zdobyłem gorszego, bo ja musiałem powtórzyć, bo miałem coś skupio. No i tak się nie nagrało dobrze. Nagrało się dobrze, ale... No nie, nie nagrało się dobrze, nie był problem. To ja pierdolę. Jakby się nagrało dobrze, to by nie było problemu. Mam tego zielarza oczywiście. Ale ten jednak, jak wykonamy ten mistrz alchemii, to tam będzie jakieś chyba 30 receptur na wyśmienite ulepszone te receptury. Tam nawet jest kółka możecie dostać, jakbyście nie znaleźli. Więc jest alternatywa i fajna właśnie, że jest. Ale tu mamy płatnerza tylko. Tutaj mamy kowala, więc do kowala musimy się udać, żeby wykonać ten... Co my mamy wykonać? Za chwilę zobaczymy. My mamy wykonać tak. Mamy wykonać... i co my... Gdzie to się patrzy? Tutaj się patrzy. To wszystko teraz ma to. Czyli tak, buty i chyba... Miecz gryfa. Dobra, i miecz gryfa. Znaczy kota, miecz srebrny. Srebrny. Coś do naostrze? No dobra, no i czyli tak, srebrny, stalówka, buty. Aha, buty u niego nie, stalówka może tylko. Znaczy srebrny, właśnie, co ja pieprzę. Co ja nie mam? Sztabka meteorytowego srebra, mam to, sorry. Zaraz zaliczymy, zaraz załatwię. Sztabka meteorytowego srebra. Sztabka meteorytowego srebra. A, to nie, spokojnie. Tworzyłem kiedyś te sztabki srebra. Z czegoś tam, więc na spokojnie mamy. Tak, dobra, kota mamy. A żeby mieć... Dalej. W sumie widzę, że mam niezniszczony ekwipunek. Dobra. Plus 50, widzicie co? Patrzcie na te obrażenia. A tu ile dodaję? Plus około 250. Ja, a to się fajnie prezentuje. Też. Dobra, i ten. Proszę, kot, jeszcze te buty. Ale teraz fajnie się pasuje, bo się miecze. Już nie ma kolorów, jeszcze buty za chwilę będą pasować. Jeszcze przemawiam, że w tym już nie ma rękawów tych. Krótkich. Nie zapominajcie, moi drodzy. A jakby ktoś nie lubił, to ma alternatywę. Na alternatywę. Czekaj, gdzie ten był płatnerz? Tam był płatnerz, no właśnie. Przebiegłem i nie zobaczyłem. Ja. Ale na mapie nawet się nie pojawił. Chyba. Chciałbym, żebyś. Dobra, inne teraz buty chcemy i ulepszone buty. Cechu kota. Plus 12. Na spokojnie. Chyba. Jak tam Geralt? Buty sobie założyłeś na, od razu? Tak. Tak, ulepszone buty, więc w cechu kota, więc mamy... Co to jest? Plus... Oznaka plus 63%.
No, tak się prezentuje Geralt. Myślisz, że czarni pozwolą nam wrócić do... A w kolejnym odcinku zaczniemy od tego Nilasa, później czarne perły i tak dalej. Więc na razie, cześć. Hej.